Siemanko, witam serdecznie. Kolejna sobota, kolejne imieniny kota, czyli mój podcast. Podcast. To chyba jest podcast, skoro gadam przez 20 minut plus i wy tego słuchacie, to chyba jest podcast. W każdym razie mój podcast o wszystkim i o niczym. Z racji tego, że zbliża się wielkimi krokami majówka. Niech no ja spojrzę, kiedy to będzie publikowane. 27 kwiecień będzie to publikowane, więc za parę dni wszyscy będziecie najebani. To jest generalizacja, nie czepiać się. W każdym razie wszyscy będziecie najebani i będziecie grillować, co oczywiście każdy odpoczynek, jak słyszeliście tydzień temu, jest dobrym odpoczynkiem. I nie oceniam, co kto lubi, opowiem wam o tym, co ja lubię i może ktoś w końcu znajdzie coś tutaj dla siebie. Mówię w końcu, że po prostu szuka jakiegoś tutaj metoda, po prostu jakiejś metody na spędzenie czasu i znajdzie ją w mojej gadaninie. Też opowiem kilka historii, które chyba nigdy wcześniej nie zobaczyły światła dziennego. Oczywiście bez żadnych imion, nazwisk i prawdopodobnie również miejsc, ale postaram się, żeby były chociaż trochę zabawne. Otóż, jak już mówiłem, odpoczynek również dla mnie nie jest łatwą sprawą, aczkolwiek staram się, nie? Staram się być w ruchu, staram się być aktywny, ale jeżeli chodzi o takie dłuższe wyjazdy, to w tym tygodniu usłyszycie o moich zamiłowaniach takich bardziej naturalnych, a w następnym tygodniu, już w trakcie majówki, usłyszycie o bardzo ciekawej inicjatywie dotyczącej miast, czyli dotyczącej odwiedzania różnych miast, ale wszystko po kolei. Nie wiem, czy o tym wspominałem, wydaje mi się, że tak, ale raczej staram się spędzać swoje urlopy aktywnie. Znaczy, nie bardzo lubię siedzieć na przykład, nie wiem, na plaży, nad jeziorem czy gdziekolwiek, siedzieć czy tam leżeć na kocu i palić sobie dupę w słońcu, nie? Pomijając, że mam łuszczycę i moja skóra bardzo szybko zaczyna schodzić, to ogólnie jest to strasznie nudne, dlatego w momencie, w którym mam do wyboru jechać gdzieś, żeby spędzić aktywnie, czy jechać gdzieś, żeby siedzieć z dupą do góry, to oczywiście wybieram tą pierwszą opcję. Na szczęście moja druga, lepsza połówka ma podobne zdanie na temat tego wszystkiego, więc nie mamy tutaj raczej sprzeczek, jeżeli chodzi o miejsca, w które jeździmy. I przechodząc już do meritum tego wszystkiego, ja jestem miłośnikiem gór. I powiem wam, że nawet miłośnikiem polskich gór, bo o ile na przykład Alpy Szwajcarskie są przepiękne, o ile Wielki Kanion w Stanach Zjednoczonych również jest super, świątynie Majów czy Inków są zajebiste, o tyle Polska jest krajem, który, jeżeli dobrze pamiętam, ma każdą możliwą formację geologiczną, jaka istnieje na świecie. Chyba nie mamy tylko lodowca. Więc mamy pustynię, mamy morze, mamy jeziora, mamy depresję, mamy góry, mamy wyżyny. No jest tego naprawdę, naprawdę dużo. I za kilka dni na przykład wybieramy się do Krościenka nad Dunajcem, gdzie spędzimy sobie doskonałe 7 dni na chodzeniu, między innymi na Trzy Korony. Na szczycie, właściwie na szczytach, na których dawno mnie nie było, bo ostatni raz byłem tam lata temu z moją babcią, jeszcze więc miło będzie ponownie odwiedzić ten szlak, przejść się tym szlakiem. Nie jest to szlak trudny, nie jest to szlak skomplikowany, jest taki bardziej spacerowy. Ogólnie pieniny nie należą do gór trudnych, nie należą
do szlaki tam nie należą do skomplikowanych, za to są piękne, takie widokowo, że idzie się, ma się Dunajec, ma się las. No jest po prostu naprawdę, naprawdę fajnie. I dodatkowo jestem zwolennikiem raczej miejsc, jeżeli chodzi o urlopy. A dlaczego to zaznaczyłem, to zaraz się dowiecie. Jeżeli chodzi o urlopy, to nie jestem fanem miejsc popularnych. Na zasadzie jeździłem na przykład do Pobierowa, to jest nad morzem, tak wiem. Jeździłem do Pobierowa całe swoje życie praktycznie z rodzicami. Przestałem tam jeździć, gdy z bardzo fajnego, uroczego miasteczka zrobiła się jebana metropolia, gdzie jest dupa na dupie i naprawdę nie można tam po prostu noża wcisnąć. Bibułki między osobami w sezonie. Więc w przeciwieństwie do tego, gdzie chciałbym żyć na co dzień, urlopy raczej w mniejszych miejscowościach. Bo jeżeli chodzi o życie codzienne, to jednak wolę miasta, wolę żyć na terenach miejskich. Nie jara mnie posiadanie domu na Chujowicach Dolnych pod Poznaniem. Nie jarają mnie przedmieścia, chociaż przedmieścia bardziej niż wioski jakieś podmiejskie. Ja po prostu muszę mieć dookoła siebie gwar. Muszę móc wyjść i w przeciągu 10 minut dojechać do cywilizacji. Po prostu tak mam. Ale jeżeli chodzi o urlopy, to ostatnio pojawiła się pewna zasada ze względu na bardzo specyficzną dietę i bardzo specyficzny sposób odżywiania, który obecnie i ja, i Trik posiadamy, to wybieramy miejsca, w których jest albo Lidl, albo Biedronka. I uwierzcie mi, nawet w takich wioskach bardzo często jeden z tych sklepów jest. A dlaczego? Ze względu na to, że po prostu wiemy, co tam jest. I we wszystkich Lidlach, we wszystkich Biedronkach jest to samo. Więc jeżeli wiemy, że coś nam nie szkodzi, jakiś pieróg, czy jakiś inny chleb, to wiemy, że jeżeli tam pojedziemy, to po prostu będziemy to mieli i będziemy w stanie wyżywić się w jakiś taki konkretny sposób, bo uwierzcie mi, na przykład, nie wiem, zjedzenie żurku tłustego albo zjedzenie jakiejś kwaśnicy nie jest to wystarczająco dobre, żeby narazić się na przykład na tydzień potem problemów żołądkowych, bo za tłuste, bo żołądek podrażniony, bo jelita podrażnione. No trzeba o to dbać, więc zdecydowanie wolę zjeść pierogi z Biedry albo, nie wiem, kanapkę z żabki, która wiem, że mi nie szkodzi, niż jakiś lokalny posiłek, który potencjalnie może spowodować problem. Dlatego powiedzmy ostatnimi czasy, jak wybieramy sobie miejsca na dłuższe jakieś posiadówy i dłuższe urlopy, to są to właśnie takie miejsca, które posiadają albo Lidla, albo Biedronka. Aczkolwiek nie jest to argument deterministyczny i jeżeli czegoś takiego nie ma, to zawsze sorry, ostatni jakiś mam problem z kaszlem, powiedzmy, dajcie mi chwilę, napiję się. Nie jest to jakiś argument deterministyczny. Jeżeli nie ma, to zawsze jakieś lokalne sklepiki są i można się tam zaopatrzyć w różne rzeczy. No i też, jak się jedzie na przykład na 7 dni, cholera jasna, no. Żebym się tylko nie rozchorował przed tą majówką, bo będzie bardzo nieciekawie. W każdym razie, jeżeli się jedzie na jakieś takie 7 dni, to no po prostu jakaś masakra. Zadbam o to, żebyście się nie zarazili. Mam dobrego antywirusa na kompie. No ale no jakoś trzeba to znieść. Nie będę tutaj przerywał nagrań, ale może po prostu z mniejszym entuzjazmem będę starał się mówić. Lokalni przedsiębiorcy spożywczy również mają rzeczy i możemy, jak jedziemy na przykład na takie 7 dni, wziąć sobie część rzeczy tutaj z Łodzi. Jak na przykład granole na śniadania, jak na przykład posiłki liofilizowane, jak na przykład szejki białkowe. To wszystko można spakować w torbę i zabrać ze sobą. I brzmimy, po prostu ja brzmię teraz jak jakieś co najmniej rozkokoszone za bardzo, jakieś dziecko, które nie przeżyje tygodnia bez szejka białkowego albo bez, nie wiem, nie zje sobie lokalnego
lokalnego jedzenia nie da zarobić lokalnym przedsiębiorcom, to sorry, pierdolcie się po prostu, no. Zdrowie jest ważniejsze. Tak zupełnie poważnie i ja zawsze daję zarabiać lokalnym przedsiębiorcom, bo poza jedzeniem to naprawdę są inne rzeczy, za które im się tam płaci, a też nie jestem aż tak pojebany, żeby wieść wszystko ze sobą, więc znaczną część również kupujemy na miejscu i tak to działa. Więc jak już się wybierze takie miejsce, to trzeba sobie ogarnąć co tam po prostu robić, bo uwierzcie mi, najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, to jechać w jakieś miejsce bez przygotowania. Chyba że jest to miejsce nad morzem i chcecie siedzieć na plaży cały dzień, to wtedy przygotowanie wam średnio potrzebne. Wtedy wam potrzebny jest zdrowy rozsądek, ale do tego to za chwilę dojdziemy. Więc jak na przykład teraz jedziemy do tego Krościenka, to mamy ogarnięte, jakie szlaki sobie ogarniemy, jak będziemy chodzić i zaplanowaliśmy to w taki sensowny sposób. Jesteśmy tam na 7 dni, więc maksymalnie 3 szlaki grubsze jakoś sobie ogarniemy, bo jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie sprawnie chodzić codziennie, to albo jest naprawdę zajebiście wysportowany i wyjeżdża w góry kilka razy w roku, dużo chodzi, uprawia dużo sportu, jest mocno po prostu wkręcony w to, albo jest ignorantem i kłamcą, bo nie da się. Dla nas mieszczuchów, jak jedziemy sobie na 7 dni, nawet jeżeli utrzymujemy jakąś tam sprawność i mielibyśmy chodzić codziennie na szlaki po 15-20 km, to jest niemożliwe. Po prostu człowiek się zajebie i dodatkowo może się to skończyć katastrofą, bo jak się przeceni swoje możliwości i na przykład jest się na szlaku, to albo w jedną, albo w drugą stronę. A uwierzcie mi, goprowcy takich gigantów to już ratują na pęczki, bo ludzie po pierwsze nie mają pojęcia o tym, co robią, a po drugie nie znają swoich możliwości i niestety bardzo często kończy się to tragedią, ale o tym również za chwilę. Mówiłem o tym, że jeżeli ktoś nie chce chodzić i nie chce i na przykład, nie wiem, jest... Bo absolutnie nie mam nic do ludzi, którzy jadą sobie nad morze, żeby wziąć sobie ręcznik i leżeć z dupą na plaży. To nie jest mój sposób odpoczynku, to nie jest rozrywka dla mnie, ale absolutnie z ręką na sercu i kciukiem w górze reaguję na wszystko, co jest odpoczynkiem i oderwaniem się od rzeczywistości. Więc jeżeli ktoś lubi to, super. I mówiłem, że tutaj jest potrzebny zdrowy rozsądek. Dlaczego? Po pierwsze, jak idziecie na plażę, zastanówcie się, zamknijcie oczy, nie? Słuchacie mnie, nie oglądacie, nie widać mojego ryja, więc możecie sobie zamknąć oczy i zastanówcie się, co pierwsza rzecz, jaka wam się pojawia w głowie, jak myślicie plaża. Wchodzicie na plażę, co widzicie? No, zastanówcie się chwilę i powiem wam, co ja widzę. Ja widzę jebane parawany. Grażyny i Sebów oddzielonych po prostu parawanami od świata i to nie tak, że jest oni sobie dookoła kocyka walną parawan, bo no jednak jest to od wiatru, tak, żeby piasek wam w ryj nie leciał. Jest, to ma konkretne zastosowanie, to ma konkretny cel. Nie, oni muszą małą kurwa działkę budowlaną pierdolnąć tym parawanem, przez co oni siedzi jeden taki gruby na środku. Wiecie, gacie takie klasyczne, jeszcze z dziurą na dupie, brzuch wywalony, browarek wpierdolony w piasek i parawan, który pokrywa 14 metrów kwadratowych. Takie małe mieszkanie, nie? I oczywiście nikt nie może wejść w środku, bo Seba potrzebuje mieć dla siebie przestrzeń. Więc nie róbcie czegoś takiego, nie? Dodatkowo, druga rzecz, którą widzę, jak wchodzę na plażę, to jest wszechogarniający burdel. Kiepy leżące na ziemi, butelki plastikowe, butelki szklane, potłuczone szkło. Raz nawet widziałem zużytą podpaskę i kilka zużytych tamponów, bo jakby o kiepach to już, to jest normalne. To znaczy, to nie jest normalne, ale powiedzmy, do kiepów się przyzwyczaiłem. Ale żeby ktoś zakopał w piasku podpaskę, to już jest kurwa naprawdę tragedia. No i
Trzecia rzecz, o której mówię, że trzeba mieć zdrowy rozsądek, to ludzie, trzeba być dostosowanym i przystosowanym do tego, co jest dookoła. Innymi słowy, nie idzie się w góry z browarkiem w ręku, nie siedzi się w pełnym słońcu z flaszeczką, nie chodzi się w góry w klapkach ani w szpilkach, nie daj bogowie. Po prostu tu zdrowy rozsądek może zadecydować o tym, czy wasz urlop będzie zajebisty, czy skończy się tragedią. I teraz story time. Lata temu pojechałem ze swoją ex i z drugą parą do Zakopanego. Byliśmy tam na szlaku na Morskie Oko. Morskie Oko to jest cholernie skomercjalizowane już miejsce, ale nadal ma jakiś urok, więc jeżeli chcecie i teraz to już chyba nie można, ale wtedy jeszcze można było pojechać sobie zaprzęgiem konnym na praktycznie samą górę, bo tam jest asfalt. Tam od początku praktycznie do końca jest asfalt. I te konie, które kurwa zdychają na tych szlakach, które były problemem i chyba już coś z tym zrobili, bo wydaje mi się, że teraz już nie mogą tych koni tak tyrać, ale nie mam pewności. Zakopane to jest wszechświat sam w sobie, ale może o tym opowiem za chwilę. Szliśmy sobie na Morskie Oko i tam jest, chyba nadal jest, jak się pójdzie za wodogrzmotami Mickiewicza. Wodogrzmoty Mickiewicza, to jeżeli ktoś nie wie, to jest wodospad, taka deszczownica, jak to mawiał Pacześ. Jest na przestrzał taka droga po kamieniach i tam no, po prostu można trochę szybciej i trochę fajniej wejść sobie na górę i również zejść, jak ktoś jest do tego przygotowany, bo wchodzić i schodzić trzeba umieć i uwierzcie mi, schodzenie jest dużo gorsze niż wchodzenie. Więc idziemy sobie tą drogą i schodzi taka babka. No zmęczona jak jasna cholera. Wydaje mi się, że miała jakieś balerinki na sobie. To chyba to były balerinki. Chociaż nie wiem, bo wydaje mi się, że nie były to płaskie buty, więc może nie były to baleriny. Nieważne. Albo baleriny, albo buty na jakimś niskim obcasie i schodzi, po prostu męczy się i wyglądała, jakby miała się naprawdę przekręcić. Usiadła sobie na kamieniu, my też tam się zatrzymaliśmy na chwilę, żeby napić się wody, bo pamiętajcie, jak wychodzi się na szlak, trzeba mieć coś, co wam bardzo szybko podniesie cukier i musicie mieć wodę. Woda jest podstawą. Ale nie jestem tutaj poradnikiem traperskim, ani nie jestem specjalistą od bushcraftu, ani też nie jestem ratownikiem goprowskim, więc mówię tylko rzeczy z mojego własnego doświadczenia. I na szlaku jest często taka tradycja, można powiedzieć, po pierwsze, zależy od regionu, ale witasz się na szlaku z każdym i ludzie się witają z tobą. Mówię, zależy to od regionu. W niektórych regionach ta tradycja jest bardziej widoczna, w innych regionach jest mniej widoczna, a w niektórych regionach nawet się mówi szczęść Boże i tak dalej, czyli jakby jest taka religijna. Różnie to bywa, więc zależy, gdzie będziecie. Bardzo polecam tą tradycję, bo to jest takie miłe. Idzie się i widzi się osobę i ona ci mówi dzień dobry, uśmiecha się. Mamy bardzo mało uśmiechów w dzisiejszych czasach, więc to jest spoko. Więc stanęliśmy, gadamy sobie z tą babką i ludzie się często pytają, ile jeszcze do końca, nie? Jakoś tak byliśmy w połowie mniej więcej tego. Czy może już tak w 3/4. Chodzi o to 3/4, że my wchodziliśmy, czyli ona jeszcze 3/4 miała do zejścia. Bo z tego co pamiętam, to ona tam wjeżdżała i postanowiła sobie zejść. I się pytam, mówimy, że no jeszcze kawałek, no a tam droga jest po kamieniach, no nie jest to skomplikowana droga, ale dla osoby nieprzyzwyczajonej może być ciężka. I ona tak siedzi, taka zdołowana, pije wodę, tam się wachluje. I ona tego na początku nie zauważyła, ale spojrzałem w górę i widzę, że bardzo,
to znaczy stosunkowo szybko, schodzi tam facet, ubrany na sportowo i ma dwie kule. I zawsze jak widzę na szlaku osobę o kulach, to jest pewne wydarzenie, bo zobaczcie, ile trzeba mieć samozaparcia, ile trzeba mieć miłości do tego, żeby z ewidentnym brakiem sprawności, z upośledzoną sprawnością, bo kule to jednak coś jest nie tak, iść w góry, iść na szlak i jeszcze dodatkowo dobrze się bawić. I widzę, że ta osoba schodzi i mówię, kurde, o kulach, po kamieniach, no odważny koleś. Potem osoba się zbliżyła i zobaczyłem, że facet nie ma jednej nogi. Przed kolanem miał amputację. Uśmiechnięty, zapierdala w dół na tych kulach. Ja myślałem po prostu, że... że wybije sobie zęby, jak mi szczęka opadła, i przechodzi obok tej babki, przywitał się, schodzi na dół i babka tak spojrzała na siebie, spojrzała na tego kolesia i takie było, o kurwa, wstała i zaczęła schodzić dalej. Po prostu do dziś pamiętam tą historię. Jest to historia pozytywna jak najbardziej, mimo że babka była ewidentnie nieprzygotowana do tego. Wydaje mi się teraz, jak o tym myślę, że babka, kurde, miała obcas. Nie chodźcie w obcasach na górę, musicie mieć komfortowe buty. Najlepiej, jeżeli częściej chodzicie i częściej jeździcie w takie miejsca, to buty trekkingowe, dobre skarpetki, żeby nie było odcisków i tak dalej. Ale o tym wszystkim sobie możecie przeczytać. Możecie sobie przeczytać w internecie. I ta historia mocno zapadła mi w głowę. I opowiem wam teraz historię z mojego nastoletniego życia. Właściwie opowiem wam dwie historie jako przykład tego, czego kurwa w górach nie robić. Pierwsza historia to była z zielonej szkoły, w gimnazjum. Pojechaliśmy na zieloną szkołę, oczywiście, no byliśmy głupi, pojechaliśmy w góry, nie pamiętam już gdzie. W każdym razie, była to trochę wina naszych wychowawców, bo odrobinę nie mieli pojęcia, co się dzieje. W każdym razie poszliśmy sobie na szlak. Ja już wtedy z babcią jeździłem, nie powiem, że byłem jakiś ultra zaprawiony w bojach, ale na pewno wiedziałem, co się dzieje i na pewno już trochę potrafiłem chodzić. No i przede wszystkim była babcia, która już tam swoje lata miała, ale nadal to była dziarska kobieta. Teraz już jest trochę gorzej. Nadal jest aktywna, ale ma już dużo więcej problemów zdrowotnych, szczególnie ostatnio, więc czasy świetności się skończyły. W każdym razie będę jej do końca swojego życia dziękował za to, co dostałem, jak byłem młodszy, i wszystkie te rzeczy, które zobaczyłem dzięki niej. No to jest coś, co będę naprawdę wspominał bardzo długo. W każdym razie, szliśmy sobie w góry i weszliśmy w partie, w których był jeszcze śnieg, nie? A my tam oczywiście w trampostrzałach, ubrani, krótkie rękawki i tak dalej. I po prostu któryś geniusz wpadł na to, że dobra, idziemy. Któryś geniusz z naszych wychowawców, nie wiem, który wpadł na ten genialny pomysł, w każdym razie szliśmy jakimś stoczem, gdzie była po prostu z jednej strony była ściana, z drugiej strony była przepaść, taka, no powiedzmy, mniej stroma, ale jednak spadek, i to było wszystko, kurwa, pokryte śniegiem, więc szliśmy sobie powolutku, pomalutku, jakimś, nie wiem, czy tam w ogóle był szlak, no jakaś totalna masakra, i w pewnym momencie kolega przede mną, krótko mówiąc, kolokwialnie rzecz ujmując, wypierdolił się na śniegu i zaczął spadać. Szczęśliwym trafem, po prostu bogowie zadziałali, wpadł w koryto małej rzeczki i jak w bobsleju zaczął jechać na dół. Co zrobił Boberski razem z koleżanką Andzią, którą pozdrawiam, ale która prawdopodobnie nigdy tego nie usłyszy? Złapaliśmy się za rękę i rzuciliśmy się za nim. To była najlepsza rzecz,
jaką wtedy myślałem, że to była najfajniejsza rzecz, ponieważ wpadliśmy do tego koryta rzeki i zaczęliśmy tym zjeżdżać. Widziałem tylko obok naszego przewodnika, który no nie miał nart, ale jechał na swoich butach. On miał buty profesjonalne, jak na nartach, ponieważ jak kończył się śnieg, kończyła się ta rzeczka, znaczy rzeczka się nie kończyła, ale kończył się śnieg, tam już była taka prawdziwa przepaść. Więc koleś zjechał na dół i łapał tych wszystkich idiotów, którzy skoczyli, żebyśmy się tam nie pozabijali. Oczywiście byliśmy mega zadowoleni, ja tam miałem obite żebra, chyba jakiegoś siniaka na ryju, na pewno jakiegoś siniaka na rękach. Andzia była cała przemoczona, zresztą ja też byłem cały przemoczony, ale byliśmy mega zadowoleni, bo to było fajne. Tylko pomyślcie sobie, który idiota wpadł na pomysł, żeby z bandą dzieciaków, no to było gimnazjum, więc domyślacie się, ile lat miałem, żeby z bandą dzieciaków pójść w partie górskie, w których był śnieg. To nie jest tak, że o kurwa śnieg, nie wiedziałem o tym, nie, to jest coś, co było wiadomo, nie? Są prognozy pogodowe, są informacje o tym, czy szlaki są ośnieżone. To był prawdopodobnie jakiś profesjonalista, chociaż może niekoniecznie. Nie pamiętam, czy to była jakaś osoba z naszego gimnazjum, czy kogoś tam wynajęliśmy. Totalnie nie pamiętam. Możliwe, że to był ktoś, że to był jakiś jeden z naszych lokalnych nauczycieli. W każdym razie mogło się to bardzo łatwo skończyć tragedią. I nie wiem, kto pozwolił na to, żeby grupą zorganizowaną, nas tam było z 30 osób, żebyśmy poszli tym szlakiem i szli w trampeczkach przez ośnieżone po prostu regiony i dodatkowo radośnie wszyscy rzucili się w strumień i jak banda bobsleistów jechali na dół, który kończył się po prostu kamienistymi schodkami, na których bez problemu rozwaliłbym sobie łeb i prawdopodobnie każda inna osoba, która by tam spadła. Nie zapomnę również tej historii do końca mojego życia, ponieważ bardzo łatwo mogło się to skończyć moim życiem. Mogłem zapłacić za to własnym życiem albo co najmniej kalectwem. Jest jeszcze jedna historia, która skończyła się źle, ale zakłada rower, hopki i jeszcze jedną rzecz, o której wolę tutaj nie mówić, ale zapewne się domyślacie, o co chodzi. Dobra, druga moja historia jest to historia kolonijna. Ja mówiłem, że religijną osobą nie jestem. Jeżeli chodzi o moje poglądy, to bliżej mi do agnostyka niż do ateisty. W każdym razie jeździłem na kolonie z mojej lokalnej parafii. Dlaczego? Bo były tanie, miałem je finansowane i generalnie były spoko. Jeżeli słyszeliście kiedyś na temat kolonii katolickich jakieś pogadanki i że tam jest jak jest, że jest tam więcej, że bardziej działa tam szatan niż w innych miejscach, to macie rację. Ale to są naprawdę, naprawdę opowieści. Rozmawiamy tutaj o górach, więc ja na tych koloniach byłem, wiele lat jeździłem tam. Nawet raz byłem na dwóch turnusach, czyli prawie miesiąc tam byłem. To było też mega spoko. I zawsze szliśmy tam jednym szlakiem. Wchodziliśmy i schodziliśmy. Ja byłem tam tyle razy, że znałem ten szlak naprawdę już na pamięć, więc z racji tego, że byłem uważany, nie wiem dlaczego nadal, jako odpowiedzialna osoba, to często prowadziłem grupę. Więc szliśmy sobie tym szlakiem, ja go tam prowadziłem, bo naprawdę go dobrze znałem. I na miejscu sobie tam jakąś kiełbę owaliliśmy, czy coś. Jakąś kolę, jakieś piwko. Tak, było tam piwko, małe piwko. Tak było. I nie będę się tego wypierał. Nie wiem, czy ktoś kiedyś tą historię słyszał. W każdym razie jak schodziliśmy, no to również schodziliśmy tam, już trochę byłem bardziej ogarnięty, trochę lepiej już potrafiłem się tam poruszać po górach, ale nadal mózgu za dużo nie miałem, ponieważ schodząc z gór, kolegów lub koleżanki mniejsze trzymałem na barana i schodziłem z nimi na barana, co z perspektywy jest tak durnym pomysłem. Nie róbcie tego nigdy. Wyobraźcie sobie, co by było,
gdybym się potknął. To po prostu byłaby to śmierć. Nie tylko dla osoby, którą niosłem. Ale powiem wam coś więcej. Parę razy zbiegałem z tymi osobami z tej góry. Z osobami na barana, bo Berski zbiegał z góry. Po prostu krew się we mnie, teraz zamarza mi krew, jak o tym teraz myślę. Naprawdę, to się mogło skończyć tragedią. I... dobrze, to po prostu bogowie czuwali nade mną i nad moją głupotą wtedy. I że nikt nie zrobił sobie krzywdy, to jest po prostu cud. I może dlatego, że były to katolickie kolonie, to wyszło. W każdym razie opowiedziałem wam te dwie historie jako przestrogę, czego nie robić, nie? Ale opowiem wam też jedną historię o tym, co robić, ponieważ któregoś roku, lata temu, pojechałem sobie ze znajomym w góry, również do kościeliska koło Zakopanego. I tam szliśmy sobie szlakiem. Do Zakopanego z kościeliska jest taki szlak górski, powiedzmy górski. No, koło drogi, równolegle do drogi jest w lesie szlak. I szliśmy tam i pamiętam jak dzisiaj babka zasłabła po prostu, nie? Bo to już, no, babka miała nadwagę, była źle ubrana, miała nie takie buty, nie miała wody, miała jakąś torebunię. I pamiętam, że siedziała, po prostu w głowie jej się kołowało, daliśmy jej wtedy Snickersa, zostawiliśmy jej butelkę wody, posiedzieliśmy z nią chwilę i babka zjadła to i ruszyła i doszła do końca. My tam kawałek nawet z nią przeszliśmy, cofnęliśmy się po prostu, żeby doprowadzić ją. Babka była tak dumna i tak nam dziękowała, nawet chciała nas zaprosić, co zresztą zrobiła, do restauracji, żebyśmy razem z nią zjedli. No mega, tak powstają nowe znajomości. Do dzisiaj gdzieś tam mam z babką kontakt. Do dzisiaj gdzieś tam się wymieniamy uprzejmościami na jakiś czas. I to było naprawdę coś mega fajnego. Pomijając, że no, była mocno nieprzygotowana i mogła też zdrowiem to przypłacić, to od tego czasu, uwierzcie mi, po pierwsze zrzuciła wagę, po drugie no, stała się miłośniczką trappingu, że się tak wyrażę, bushcraftu i całego tego naturalnego spędzania czasu. I już nigdy więcej tego błędu nie popełniła. Ale żeby nie było, że tylko sprawa gór, że mówię tylko o górach, byłem też parę razy nad morzem w miejscowości, która nazywa się Wisełka. Byliśmy tam wtedy w dwie pary. Moja ówczesna dziewczyna i mój przyjaciel ze swoją dziewczyną. Wisełka to jest takie fajne miejsce, w którym od północy jest morze, od południa jest jezioro, a wszystko jest w takim terenie wyżynnym i jest taki szlak wyżynny, nie powiem, że górski, bo to góry nie są, ale jest taki szlak wyżynny, całkiem fajny, można sobie po ruinach zamków, czy tam właściwie baszt, przejść. Więc któregoś dnia mieliśmy ośrodek zaraz przy tym jeziorze, więc któregoś dnia wpadliśmy na genialny pomysł, że pójdziemy się wykąpać wieczorem. A jak pójdziemy się wykąpać? A tak jak nas Matka Boska stworzyła, czyli po prostu zrzuciliśmy wszystkie ciuchy, wpieprzyliśmy się do jeziora, popływać sobie. Jezioro było zaraz obok drogi, więc całe szczęście było ciemno, więc z gołymi dupami żeśmy tam siedzieli, bawili się. Po czym, no, okazało się, że musimy wrócić, ale no, nie założymy na nasze mokre ciało ubrań, więc okryliśmy się troszeczkę tym wszystkim, jakiś tam ręcznik mieliśmy i również z gołymi dupami idziemy do ośrodka, wchodzimy do naszych pokojów,
I okazuje się, że właściciele tego ośrodka mieli jakąś rodzinną kolację i schody były akurat tuż obok ich salonu. Więc kiedy my szliśmy, to oni z kulturą, a dzień dobry, dzień... Zobaczyli, że nie mamy za dużo na sobie ubrań. Kiwnęliśmy im głową, przywitaliśmy się kulturalnie, życzyliśmy im smacznego i poszliśmy na górę, gdzie po prostu płakaliśmy ze śmiechu. Więc tego typu, to też jest historia, której polecam i nie polecam, bo doświadczenie było bardzo fajne, ale jednak też mogli nam podpieprzyć te wszystkie rzeczy, które zostawiliśmy na brzegu. No mogły tam się dziać różne rzeczy, na szczęście nic się nie działo. Więc jak widzicie, moje metody spędzania czasu są takie. Nie, ja muszę być w ruchu. Ja mówiłem, że mam ADHD ruchowe, więc jak ja się chcę zrelaksować, to ja się ruszam. Tak już po prostu mam. I jeżeli kogoś interesuje taki sposób spędzania czasu, to zachęcam do zainteresowania się polskimi górami, polskimi jeziorami, nawet terenami nadmorskimi, bo tam też jest bardzo dużo fajnych miejscowości. Wisełka, nie? Dla mnie możecie sobie odpuścić jakieś Wejherowa, jakieś Pobierowa, jakieś Ustki. To są dla mnie jakieś takie zbyt duże ośrodki i nie tyle, co tam nie jest fajnie, ile to jest jakoś tak skomercjalizowane za bardzo dla mnie. Chociaż Ustka, moja mama uwielbia Ustkę, więc powiedzmy o Ustce nie będę mówił nic złego. W każdym razie poszukajcie sobie, skupcie się na tym, żeby znaleźć jakieś takie swoje miejsce. Nie szukajcie w takich przetartych szlakach. Zobaczcie sobie, wyszukajcie sobie w internecie najfajniejsze miejsca w jakichś tam regionach. Dostaniecie masę informacji i naprawdę możecie odkryć doskonałe perełki, jak na przykład Brenna, która jakoś mało popularna nie jest. I z Brennej jest doskonały szlak do Wisły. Z Brennej jest doskonały szlak do Bielska Białej, który można sobie przejść. Z Trikiem kiedyś poszliśmy, ponieważ nie było jeszcze w Łodzi Aszon, a chcieliśmy coś w Aszon kupić, więc z Brennej poszliśmy, górami do Bielska Białej, jeżeli dobrze pamiętam, i tam do Aszon, żeby coś tam kupić. To też była mega fajna przygoda, więc ja jestem zwolennikiem właśnie takich przygód. Dla mnie leżenie i patrzenie się w niebo to nie jest to, co lubię. I takich historii mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Opowiedziałem tutaj kilka jako przestrogę, kilka jako ciekawostkę, ale naprawdę gdybym miał o tym gadać, to trwałoby naprawdę, naprawdę długo, a zaraz kończy mi się czas, który sobie dałem tutaj na nagrywanie, więc będziemy musieli kończyć. Idąc dalej, jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo bym chciał spróbować, ale na razie nie mam kompana do tego, ponieważ Trik nie jest zainteresowana, a chodzi tutaj o bushcraft, czyli na zasadzie takiej, że bierze się namiot, czy tarp, czy biwi, czy cokolwiek innego, idzie się gdzieś do lasu i nocuje się tam i na ognisku robi się jedzenie i tak dalej, rozpala się to ognisko, tworzy się obóz. To jest coś, co mnie mega interesuje, coś, co chciałbym spróbować, bo właśnie u mnie wszystko to jest taka przygoda, nie? Więc takie wyjście gdzieś w góry czy do lasu to jest przygoda. No ale na razie nie mam kompana do tego. Może Trik zmieni zdanie w przyszłości, a może po prostu ogarnę to sam jakoś. Poczekamy, zobaczymy. A jak to ogarnę, to na pewno gdzieś wam o tym opowiem, chyba że będzie to lata i ja już nie będę tutaj nic prowadził w internecie, albo umrę, czy coś takiego. No w każdym razie, wiecie, za kilka lat to się może bardzo dużo zmienić. Mam nadzieję, że będę sobie tutaj gadał w internecie, bo jest to dla mnie mega terapeutyczne i ogólnie bardzo to lubię, ale nie możemy zakładać, że tak będzie, więc na razie jest jak jest. I co? Jeszcze raz zachęcam, szukajcie, spędzajcie aktywnie czas,
jest to fajne i naprawdę bardzo fajne historie są z tego tworzone, ale gdziekolwiek jedziecie, czy to jest w Polsce, czy to jest za granicą, bądźcie przygotowani. Miejcie na tyle szacunku na przykład do gór, miejcie szacunek do morza, do jezior. Natura jest potężniejsza od nas. To my musimy mieć szacunek do niej, bo inaczej nas zniszczy, inaczej nas pogrzebie. Więc nie chodźcie w góry najebani, nie pływajcie w morzu pod wpływem, nie palcie ognisk w lasach, jeżeli nie umiecie tego robić. Miejcie odpowiednie obuwie i miejcie przede wszystkim szacunek do ludzi, którzy są dookoła was i do samych siebie, bo wszystkie praktycznie negatywne moje przeżycia dotyczące jakiegokolwiek wyjazdu to były dlatego, że spotkałem ludzi, którzy byli po prostu kretynami, którzy nie wiedzieli, gdzie są i myśleli, że są panami wszystkiego i że mogą wszystko, i czasami się to kończyło po prostu scysją, czasami się to kończyło bez żadnego echa, ale z moją skrzywioną miną, a czasami kończyło się to tragedią. Więc szanujcie siebie, szanujcie innych, bądźcie przygotowani, spędzajcie aktywnie czas i pamiętajcie, Polska to jest naprawdę piękne miejsce. I zanim z niego wyjedziecie, zadbajcie o to, żebyście po prostu zobaczyli wszystko. Ja uwielbiam góry, polskie góry i nie tylko polskie góry. Uwielbiam najbardziej, ale nie pogardzę również morzem czy jakimiś jeziorami. A wy? Możecie napisać w komentarzu, co wy lubicie, możecie podrzucić jakieś fajne miejsca. Jeżeli interesuje was coś więcej na temat tego, co powiedziałem i chcielibyście, żebym powiedział o czymś więcej, żebym coś rozszerzył, dajcie znać. To jest pierwsza część dotycząca spędzania czasu. W następnym tygodniu, czyli już w trakcie majówki, pogadamy sobie o czymś równie fajnym, a coś, co ostatnio staje się bardzo popularne, a czego ludzie jeszcze nie do końca znają, i są to tak zwane city breaki. Ale jak już mówiłem, w następnym tygodniu usłyszycie na ten temat trochę więcej, bo to jest bardzo fajna metoda, żeby sobie spoko weekend spędzić nie u siebie, też trochę odpocząć i coś zobaczyć. Jest to coś zupełnie innego niż takie urlopy i wyjazdy w góry, nad morze, na Mazury czy gdziekolwiek indziej, ale jest to równie fajne i odkryliśmy to kilka lat temu i bardzo aktywnie z tego korzystamy. Zresztą wielokrotnie o tym słyszeliście, a szczegóły poznacie za tydzień. Wielkie dzięki, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście słuchając moich opowieści. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z tego i że po prostu znajdziecie swoje miejsce i swoją niszę taką do odpoczynku, że będziecie odpoczywać aktywnie i że będziecie mieli z tego doskonałe wspomnienia. Majówka za pasem. Mam nadzieję, że będziecie odpoczywać. Pamiętajcie, że za tydzień usłyszycie kolejną pogadankę, z której może również coś wyciągniecie. Bądźcie bezpieczni, używajcie głowy, nie tylko jako odważnika, żeby się nie wypierdolić idąc chodnikiem. Używajcie głowy zgodnie z jej przeznaczeniem. Bądźcie odpowiedzialni za siebie i innych. Do następnego.